zimie ten kot. Ten. Dobry pomysł. Ale mam zapytać kota czy Alexa? Chyba, nie wiem, kota chyba. A dobra. Poczekaj. Dopytam. Hej, kocie! Kot nie potrafi gadać. Kot. Bo kotek psotek, kotek psotek, bo psoci. A co to znaczy psoci? Psoci to znaczy, że łobuzuje. Łobuzuje. A ja myślałam, że to łaskotki są. Ja się nazywam Walentyna. Walentyna, to ciebie psy. Przyszedł kotek do ciebie. Kotku! Walentyna! No? Zaraz kotek przyjdzie do ciebie po mleczko. A, dobra. Ale ja w tym czasie spróbuję z Laurką, dobra? Bo ona ciągle drąży. Ona na się śpi. Dobra, Laurka. Laurka, do śniadania. Potrzebujemy. Czego? Walentyna, w sensie kotek po mleczko. Jaką literę? No jaką literę? Na ry, na ry. Lęce. 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 Masz ręce? Masz. Aż po prostu, Walentyna, powiem ci w tej treni, że aż mi się woda spod pachy wylała. No to ty gada. Woda ci spod pachy się wylała? No. Ale słuchajcie, muszę szybko się odśpienić, bo troszkę się zastydziłam i naprawdę się polało. A wiesz co? Chodź, Walentyna. No, dobra. Chcecie, żeby gadał kotek? Tak. To chodź, mam pomysł, ale zrobimy tak. Najpierw kot gada, potem robimy, ja robię muzyczne tło. I potem robisz swoją super sztuczkę. Tak, dobra. Dobrze, no to kotek zaczyna. Kotek zaczyna. Dobra. Ja mam pomysł.
się wyciela o pupę. Tak? No, Walentyna, to wyciela o pupę, no ja też o tym wiedziałam, no. To ja nie wiedziałam. Może ja mam jakąś super moc związaną z papierem toaletowym. Walentyna. No? Laula. No? Dobra. To zapiszę sobie z komputerzem takim wypadku. Powiem coś Walentynie. Walentyna. Co? Nie, ona wycielała tam swoje pachy. Na papierze toaletowym. Grube, miałaś tego nie zdradzać. Tak. Walentyna, bo mi u mnie dzwoni, już dzwonek, że na dzieci się o nas dogłaniają. No cześć, Aleks, dzięki. Do zobaczenia za kilka dni. Pa, pa. Pa, pa. Nous.